Koach Sheldabar Elohim, moc Słowa Bożego. Witam Was, kochani, w naszym kolejnym dniu rozważań wielkopostnych. Dzisiaj mamy Księgę Ezechiela i w tym fragmencie czytamy o tym, jak woda wychodzi spod progu świątyni, zmierza właśnie w kierunku stepów i te stepy stają się urodzajne. I dzisiaj takie dosłownie dwie myśli, które chcę Wam powiedzieć, którymi się chcę z Wami podzielić. Pierwsze to jest ten moment, kiedy ten opis rozpoczyna się tym stopniowaniem tej wody. Pierwsze ona sięga po kostki, potem po kolana, coraz wyżej i coraz wyżej. I tu mam taką refleksję, że właśnie ta woda, która jest łaską, to jest analogia też do naszego życia, do naszego też życia tego wielkopostnego dzisiaj, kiedy rozważamy ten kolejny dzień i postępujemy w tej drodze nawrócenia do Boga. Że tak samo my postępujemy właśnie w tej łasce. Ta łaska czasami, ona właśnie sięga po kostki, ale czasami może sięgać bardzo, bardzo głęboko, aż w końcu cali jesteśmy zanurzeni właśnie w tej łasce Pana Boga i w łasce Ducha Świętego. I jaka dla nas tutaj płynie nauka? No, pierwsze myślę przede wszystkim to, że to właśnie od nas też zależy, na ile pozwolimy Panu Bogu działać, na ile zanurzymy się w tej rzece, która daje życie. Na ile pozwolimy, żeby ta rzeka właśnie wypływała na stepy naszego życia, na stepy naszego serca i później ona będzie dawać życie. Drugi punkt to jest to, że opisane jest w tym fragmencie na końcu, że drzewa, które rodzą owoce, które są urodzajne za pomocą właśnie tej rzeki, która wypływa spod progu świątyni, te drzewa są nieustannie zielone, nieustannie dające życie, nieustannie rodzące nowe owoce. I tak samo jest z łaską Pana Boga w naszym życiu. To jest coś stałego, coś niezmiennego, coś, co się nie wyczerpuje. I w tym kolejnym dniu naszych rozważań wielkopostnych zapraszam Cię do tego, żebyś dzisiaj właśnie cały dzień pomyślał o tej nieustannej łasce, o tej nieustannej wodzie życia, która wypływa spod progu świątyni, którą jest Jezus, którą jest Duch Święty, abyśmy otwierali się właśnie na tą łaskę, którą Pan Bóg nam daje. I żeby to życie, które przynosi ta woda, dawało nam nieustannie takie odnowienie, nieustannie takie poczucie tego, że Pan Bóg chce właśnie wskrzeszać w nas nowe życie. I ten okres Wielkiego Postu, który przeżywamy, niech będzie właśnie takim czasem odnowienia, takim czasem uzdrowienia i takim czasem ożywienia tego wszystkiego, co wymaga w naszym życiu, tego, co wymaga jakiegoś powtórnego spojrzenia, zobaczenia. I zapraszam Ciebie, żebyś dzisiaj przez cały dzień przyjmował tą łaskę, która nieustannie się nie kończy.